Dzień dobry, przyjaciele! Z tej strony Nozi Nozi. No i jak już domyśliliście się pewnie po tytule, będzie to krótka pogadanka dotycząca Nibia.pl. Oczywiście jeszcze zwykły filmik nagram zaraz, prawdopodobnie z Digi Legend, ale tymczasem muszę chwilkę pogadać o tym serwerze dla osób, które polubiły ten serwer albo które wierzą w ten projekt. No bo jednak trochę takich osób jest i ja się z tego bardzo cieszę, bo sam w niego bardzo wierzę. No tak, pojawił się ostatnio jeden filmik, który był swego rodzaju też trochę spowiedzią z mojej strony. Przyznałem się do tego, że pierwszy miesiąc projektu nie był tak idealny, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony był też dużym sukcesem. No ale czego oczekiwać po pierwszym miesiącu naszego działania, przy czym wcześniej, kiedy były testy, to tak naprawdę nikt tego nie testował, więc teraz dopiero pewne rzeczy wyszły. Pojawiła się ankieta, w której to wy mieliście zadecydować, co dalej. Głównym aspektem tej ankiety, przepraszam, był wipe or not, czyli po prostu albo czyścimy serwer i robimy jeszcze raz nowy sezon, jak gdyby, albo tego nie robimy. Po co nam to? Po to, że po prostu teraz na podstawie tych wszystkich problemów moglibyśmy wystartować od nowa już bez tych problemów. No więc potencjalnie dla mnie było to atrakcyjne. Większość z was, zdecydowana większość, zdecydowała, że jednak chcecie tego wipe'a dla dobra serwera. Druga część polegała na tym, jak wam to zrekompensujemy i czy w ogóle chcecie rekompensatę. Zadziwiająco dużo osób zagłosowało, że nie potrzebują rekompensaty, że wystarczy im to, że będzie jakaś forma antybota i tak dalej. No ale jakby przewagę największą miały głosy na rekompensatę w postaci TC, czyli zwrot po prostu całkowitych TC. Dajmy tutaj przykład. Magic the Gathering Arena. Tam jest coś takiego, że gracze, którzy teraz w testach zainwestują jakieś tam złotówki, to tak naprawdę po starcie gry faktycznym dostaną równowartość tych pieniędzy w walucie w grze po testach. Czyli teraz można sobie potestować za ten hajs, a później tak ten hajs wraca do was w postaci TC. Także wydaje mi się, że to jest całkiem spoko opcja. Ta opcja wygrała. Także na pewno tak zrobimy. Drugie miejsce miała opcja unikalny outfit, którego nigdy już nie będzie na serwerze. Zastanawiam się, czy nie połączyć tych dwóch opcji i czy nie zrobić wam takiej przyjemności. Nie wiem, jak mi się to uda. Zobaczymy. Bo póki co skupiamy się trochę na ważniejszych rzeczach. Więc fakt jest taki, że ten wipe na pewno będzie. No i właśnie już pracujemy nad tym wszystkim, żeby to wszystko pięknie przebiegło. Na czym stoimy i kiedy będzie wipe? Bo tak naprawdę dostaję dużo pytań związanych z tym. Wipe nastąpi, mam nadzieję, że w przeciągu półtorej tygodnia od teraz będziecie już w stanie zagrać na serwerze. Postanowiłem też założyć fanpage, mam nadzieję, że wyrobię z tym wszystkim. Także zrobimy fanpage specjalnie pod ten serwer i będziecie mogli tam go śledzić i oglądać teasery tego wszystkiego, co tam się teraz dzieje. No i tam będzie po prostu łatwiej się komunikować stricte ze sprawami związanymi z serwerem. Co robimy w tej chwili? No w tej chwili przede wszystkim mamy osobę od www i pracujemy nad tym www, żeby po prostu ta strona była pełna, nie była pusta, żeby miała jak najwięcej różnych rozwiązań i tak dalej, żeby była ładna. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Oprócz tego szykują się nowe zmiany. Przede wszystkim przesiadamy się na inny silnik. Czyli wersja gry idzie leciutko do tyłu, do wersji jakiejś 10.7, ale to nie oznacza, że tracimy content, bo tak naprawdę ten content z nowszej TV będziemy wydobywać do tego wcześniejszego, do tego silnika. Dlaczego w ogóle robimy ten switch? Dlatego, że ten silnik, na który się przesiadamy, praktycznie nie ma bugów. Czyli wszystkie te bugi na mapie, z lokacjami, jakieś Obsidian Knife, coś tam z outfitami, jakieś rzeczy z questami, to tego potencjalnie nie ma na tym drugim silniku. I dlatego jest to strasznie kusząca opcja, no i trzeba to zrobić.
No bo tak to siedzieliśmy i nie wyrabialiśmy z tymi bugami, a tak to moglibyśmy się skupić już tylko na nowym kontencie, żeby wam, kurde, tę grę cały czas podbijać, podrasowywać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wpadliśmy na trzy bardzo spore pomysły. Są to urozmaicenia autorskie nasze, no i nie było ich chyba na innych serwerach. Może były podobne pomysły, kurde, nie wiem jak to opisać. Jednego pomysłu nie było na pewno, ale ten pomysł zostawiam na koniec, bo wejdzie on dopiero w jakimś update'cie, załóżmy w przyszłym miesiącu dopiero, czy jakoś tak. Inny pomysł, który na pewno gdzieś był, ale jednak u nas będzie to nasza własna realizacja pod nas, nawet nie patrząc jak wyglądał ten pomysł na innym serwerze, to system dungów jak w World of Warcraft, czyli po prostu gracie sobie w teamie, wchodzicie w kolejkę na jakiś dungeon, szuka wam ileś tam DPS-ów, ileś tam tanków, ileś supportów, zależy jaki jest dungeon i tak dalej. No i wtedy jak wam znajdzie, to wyskakuje wam pop-up, że możecie wejść do dungeona jak chcecie i was wtedy tam teleportuje. No i robicie sobie dungeona. Oczywiście z nagrodami i tak dalej. Także coś takiego bym chciał wprowadzić, bo to zawsze jakieś fajne urozmaicenie. Kolejna rzecz, którą chcę wprowadzić, ale też w przyszłych update'ach, to będzie duży nacisk na PvP. Będziemy robić w ogóle coś na kształt League, tak jak jest w Lidze Legend, że będą dywizje i tak dalej i o określonych porach dnia będzie można wejść do kolejki PvP, będą tam jakieś wymagania czy coś, ewentualnie po prostu będzie was skalowało do jakiegoś tam poziomu określonego, no i będziecie sobie wbijać LP-ki i tak dalej, awansować i będą się kończyć sezony i będziecie dostawać nagrody różne. Jeszcze tego nie przemyślałem dokładnie, ale taki pomysł jest, dlatego wam o tym mówię, ale to dopiero później. A rzecz, która teraz już wejdzie od razu, nad którą siedziałem wczoraj cały wieczór i rozkminiałem wszystko, to jest rzecz, której jestem bardzo dumny i bardzo czekam na to, po prostu oj, będę grał wtedy ostro, podjarany jestem, zresztą słychać chyba. To wyobraźcie sobie, że na naszym serwerze nie będzie czterech klas, nie będzie tylko klasy Knight, Sorcerer, Druid i Paladin. U nas będzie klas 16. Czajcie to? 16 klas, nie 5, 6, 16 klas. I to jest początek. To znaczy, no bo wiadomo, bo łeb by mi eksplodował, gdybym wymyślał teraz, kurczę, 20 parę klas. Trzeba to przede wszystkim przecież zbalansować. Jak to będzie u nas wyglądało? Będzie to u nas wyglądało tak, że wybierasz sobie na przykład Knighta i później z tego Knighta wychodzą 4 klasy na określonym poziomie, które musisz wziąć. Jeśli nie weźmiesz, to już wtedy nie będziesz miał nigdy okazji ich wziąć. Tak jakbyś z Rukgarda po prostu nie wyszedł. No ale jak wejdziesz. Jak weźmiesz, no to wtedy twoja postać będzie już szła w drogę w kierunku tamtej klasy i się rozwijała. Póki co wymyśliłem 16 klas. Dla każdej wymyśliłem atrybuty pasywne. Czyli wyobraźcie sobie, że pasywnie na przykład wasza klasa będzie coś tam miała. Podstawowe rzeczy pasywne to są po prostu zmiany w odpornościach na fizyczne rzeczy, na magię, wykradanie życia i tego typu rzeczy, krytyki i bla bla bla. Tak żebyście mogli sobie zobrazować, na czym to będzie polegało. Ale nie tylko, bo na przykład jedna z klas będzie na pewnym poziomie ogarniała sobie taką pasywkę, że każdy wasz atak będzie obniżał odporność przeciwnika o 2%, stakującą się do maksymalnie 20%. Czemu o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że skoro jesteśmy w stanie coś takiego zrobić na serwerze, to tak naprawdę nie ma dla nas limitu. Dlaczego nie ma? No bo do tego kodowania znalazłem naprawdę świetnego gościa, który to wszystko ogarnia i on powiedział, że on jest w stanie wszystko zrobić. Także mamy przewagę i bardzo mnie to cieszy. No wiadomo, inwestujemy w to, bo on nie robi tego za darmo, ale że ten serwer był sukcesem w pierwszym miesiącu, a ja chcę wam pokazać, że jednak naprawdę stawiam mocno na ten serwer i nie jest to serwer robiony po to, żebym zarobił kasę, tylko przede wszystkim po to, żeby to był najlepszy serwer, jaki istnieje.
no to właśnie reinwestujemy. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Na tym fanpage'u na pewno będę wam codziennie odsłaniał jedną podklasę, zaczynając od, załóżmy, za tam 3 dni. No tego fanpage'a muszę postawić, może to zrobię jeszcze dzisiaj. No i wtedy będziecie mogli oceniać. Oczywiście mogą być one jeszcze niezbalansowane, bo ja to wszystko robiłem jednego wieczora z głowy i tak dalej. Starałem się, żeby to było w miarę zbalansowane. Tylko że też trzeba brać poprawki na to, że jeśli ktoś się wydaje mocny, to tak naprawdę w Teamie to różnie bywa. Znaczy, ktoś może być silny, ale może być papierowy. Tak samo no, robiłem jakieś drawbacki, żeby to nie było takie jednostronne, że ktoś jest po prostu bardzo mocno OP. Jedni specjalizują się bardziej w jednych rzeczach, drudzy w drugich. Dam wam przykład jednej podklasy, którą zrobiłem. Nie wiem, czy jest jakaś bardzo fascynująca dla was. Jest to podklasa dla Paladyna na przykład. Zrobiłem 3 albo 4 już. A ta klasa, którą wam tutaj podam jako bonus, to jest klasa, która nazywa się Sharpshooter. Głównym zamierzeniem tej klasy jest to, że jest to postać, która strzela jak z karabinu. Oczywiście każda klasa dostaje po 2 zaklęcia mniej więcej. Od razu na wejściu, takie unikalne, których nie było w Teamie w ogóle. No ale Sharpshooter na przykład ma taką pasywkę, że atakuje 2 razy szybciej. Czyli tak jak normalnie strzelaliście sobie z łuku w jakimś tempie, to będziecie strzelać 2 razy szybciej. Drawback jest taki, że każdy z tych ataków nie zadaje 100%, tylko 75% tych obrażeń, ale to tak naprawdę daje i tak 50% na plus. Czyli opłaca się wejść w tę podklasę, bo damage i tak wam skoczy. Myślę, że to jest jakby całkiem przyjemne, tak? Fajnie byłoby pograć takim archerem, który 2 razy szybciej atakuje. No pomijam już spele, bo wam oczywiście nie zdradzę jeszcze. I tak dalej. No i tych klas jest 16. Naprawdę bardzo duża różnorodność klas. Przyznam się szczerze, że jeszcze myślałem nad klasą Shapeshifter, której zamierzeniem byłoby, no wiadomo, zmiana po prostu, przemiana w różne kreatury, że się tam zmieniasz. I oczywiście to sprawiałoby, że nagle byś był, załóżmy, nie wiem, zmieniłbyś się w jakiegoś takiego bydlaka, no to od razu byś był takim melasem bardzo silnym. Planowałem, żeby to była jedna z podklas dla druida. Od razu mówię, że jej nie zrobiłem, bo strasznie ciężko jest to zbalansować i wymyślić tak, żeby to było naprawdę miało ręce i nogi. Chcę taką klasę w przyszłości wprowadzić, ale jeszcze jej nie będzie. Ale mówię wam o tym po to, żebyście mieli obraz tego, jakie tam pomysły mi chodziły w głowie, bo naprawdę kupa takich fajnych, przemyślonych postaci już jest tam na tej liście i już są spele przemyślane, wszystko, inkantacje tych speli, koszty, cooldowny, wszystko to zrobiłem. Jakby zaimplementowanie tych subklas zajmie nam jakieś 3 dni, co jest bardzo szybkie. No ale jakby serwer chcemy otworzyć wtedy, kiedy będzie wszystko, czyli wtedy, kiedy będzie w pełni skustomizowany klient, auto-updater, stronka. No i wtedy myślę, że możemy otwierać, może jeszcze jakieś bajery dodamy. Tak samo chcę przerobić przy okazji ten system wypadania broni z modyfikatorami, bo jednak to było troszkę niezbalansowane. Ja chciałbym, żeby to było na tyle zbalansowane, żeby opłacało się robić questy na początku, no bo tak naprawdę jak wam wypadną, kurde, buty, leather boots dużo lepsze niż golden boots, to wam się nie opłaca robić jakichś banshee questów i tak dalej. A to wszystko musi być. Także to wszystko zostanie... wszystko zostanie wzięte pod uwagę. No i jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, taki, kurde, bonus dorzucę, no bo czemu nie? Wytrzymaliście 15 minut, to wam powiem. Jedna z rzeczy, które chcę w przyszłości zrobić w przyszłym miesiącu, to będzie... Nie wiem, czy ktoś grał w Diablo 2, ale jeśli graliście i kojarzycie słowa runiczne i runy, no to już macie jakiś tam obraz tego, co chcemy zrobić. Mam nadzieję, że wam się to podoba, bo ja byłbym... O Jezu, jak ja bym był szczęśliwy, jakbyśmy to zrobili. I zrobimy. Zrobimy to wszystko, o czym wam tu powiedziałem. Obiecuję wam to. No, także... Na dniach, jutro albo jeszcze dzisiaj powstaje fanpage. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kiedy powstanie i jaki będzie, no to polubcie mój fanpage na Facebooku, Facebook Nozzy Nozzy, bo tam właśnie poinformuję, że powstał. No i wtedy już na tym fanpage'u naszego serwera Libia będziecie wszystko
wszystko wiedzieć, jak to wszystko tam powstaje, w jakim jest stanie i tak dalej. No a za kilka dni też będzie już stronka tego. No. To chyba tyle. Garstka informacji. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Moja rada na koniec. Zapomnijcie o tym wszystkim, co się wydarzyło w tym miesiącu z serwerem. Było dużo bugów, było dużo niedociągnięć, było dużo nerwów, bo ludzie też byli podirytowani tym, że jest tylko dwóch adminów i tak dalej. Ciężko było sobie z tym wszystkim poradzić. Postawcie się też troszkę na naszym miejscu, bo było nas dwóch, a jednak ja jeszcze prowadzę kanał. Robię 4 projekty na raz, oprócz tej TV. A Damian jeszcze pracował od rana do wieczora. No więc było ciężko, ale pamiętajcie, bo ciągle to powtarzam. Obiecałem, że ten serwer będzie świetny i będzie stał cały czas i obiecuję, że tak będzie. Dalej się tego trzymam i będę się tego trzymał, bo będę w to pompował kasę, jak będzie trzeba i nie mam z tym problemu. No teraz tym bardziej, bo teraz to wy jakby sprawiliście, że ten serwer może być zaraz naprawdę cudowny. Także mam nadzieję, że chociaż trochę się zhypowaliście. Jak tylko to wszystko wstanie, to oczywiście robimy kampanię reklamową. No i wtedy wreszcie poczujemy, co to jest prawdziwa Nibia, czyli serwer, który być może będzie sławny. Miejmy nadzieję, że chociaż tak z 200 osób będzie grało online, bo wtedy to już by była taka gra, że naprawdę tam jest kupa osób, dużo się dzieje, dużo gildii, jakieś wiecie, no, dobra, podjarany jestem, mam nadzieję, że wy też, no, to do zobaczenia. Cześć!